Polanica Zdrój, miejscowość Zdrojowa, położona w Dolinie Bystrzycy, na Dolnym Śląsku. Leży w pobliżu pasma gór stołowych. Można wybrać się tutaj na piesze wycieczki, jak również wycieczki rowerowe. Kolejny dzień zwiedzania na Dolnym Śląsku. Dzisiaj jesteśmy w terenie kompleksu Włodarz. Jeśli ktoś kojarzy, to tak, tutaj znajdował się kompleks Rize, jak widać. I tam wchodzimy do kompleksu. I uważajcie z telefonami, bo lina potrafiła wytrącić do wody. Mamy pozwolenia tylko na badania bezinwazyjne. Kolejne miejsce na naszej mapie zwiedzania: Sztolnie Walimskie. Pracowały dwa komandy robocze i daleko. Makieta w naturalnej wielkości
pierwszej broni typu V, czyli V1. Proszę Państwa, zapraszam do przodu. Prawie 50 lat. Kolejne ciekawe miejsce, Muzeum Techniki Militarnej Ryze, Molke S3. Właśnie wchodzimy. I teraz tak. Jestem w środku Muchołapki. Tu według hipotez była zaczepiona tajna broń hitlerowców, Die Glocke. Przypuszczenia są tak naprawdę, co broń hitlerowców, Die Glocke, mogła dokonać. Nie wiadomo było tak naprawdę, na czym ona polegała. O właśnie, o tym mówiłem. Tajna broń III Rzeszy. Stający spodek. Die Glocke. Nie, Die Glocke jest tu. O, słynny Die Glocke. Nie, to nie sokół Millennium.